pewną grą taką makiawelistyczną, możecie Państwo to teraz obserwować w okresie wyborów prezydenckich, tak? Że pewne poglądy należy schować, powiedzieć, że antykomunizm powinien być zamknięty w szafie, prawda? Po to, żeby coś zyskać, tak? Na przyszłość. Ja tego nie krytykuję, tylko tak wygląda rzeczywiście realna polityka. Natomiast Anna Walentynowicz, to jest jej wielkość, a w sensie takim wymiarze takim ludzkim, jak popatrzymy na dzieje Solidarności, obecność jej w ruchu Solidarności, na tym polegała jej tragedia. Bo to była osoba, która, że tak powiem, między oczy mówiła, jaki jest. Jak jej mówili jej przyjaciele, Aniu, teraz jest nie czas na to, żeby podejmować temat Kowalczyków, dajmy na to, braci Kowalczyków. Albo teraz jest nie czas, żeby kłócić się o to po prostu, że jakieś wybory w Solidarności zostały sfałszowane, albo został statut pogwałcony, to ona mówiła, nie ma lepszego i gorszego czasu na to, żeby po prostu prawdę ujawniać. Albo dążymy do prawdy i chcemy, jak już jesteśmy pewni, że prawda wygląda tak, a nie inaczej, to należy ją ujawnić, prawda? I stąd ona nie podlegała tym wszystkim politycznym grom. I na tym, jak powiedziałem, polegała jej wielkość, ale również tragedia. I było kilka takich etapów, gdzie o te zasady i program Solidarności ona się upominała. No najbardziej jakim znanym momentem jest, dajmy na to, historia marca 1981 roku, czyli historia bydgoskiego kryzysu. Ona po prostu nigdy nie zaakceptowała tak zwanego porozumienia warszawskiego z 30 marca 1981 roku, uznając, że po prostu Związek został wtedy rozmontowany. Że siła, którą dysponowała Solidarność w tamtym czasie, która objawiła się w gotowości strajkowej, ona strajk organizowała w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina i w ogóle można powiedzieć szerzej w regionie gdańskim, że stwierdzenie, że to wszystko jest niepotrzebne, że teraz się porozumienie jakieś podpisuje przy jednoczesnym niezałatwieniu, jakby niewyjaśnieniu historii kulisów po prostu tej prowokacji bydgoskiej, pobycia Rulewskiego i innych, że to jest tak naprawdę początek końca tego ruchu. I ona się z tym nigdy nie pogodziła i rzeczywiście otwarcie krytykowała decyzję władz. Przypomnę Państwu, że władz Solidarności, przypomnę Państwu, że treść tego porozumienia odczytał przed kamerami telewizyjnymi Andrzej Gwiazda w obecności Lecha Wałęsy i Mieczysława Jankowskiego. To był dla nich szok, bo przecież Andrzej Gwiazda był do ostatnich jej dni jej wielkim przyjacielem. Oczywiście Andrzej Gwiazda opisał, jak wyglądały kulisy tego. Ja również opisuję kulisy tego wydarzenia na kartach tej książki. Znalazłem niesamowite materiały, w których Lech Wałęsa w rozmowie z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa w stanie wojennym mówi, jak wyglądały kulisy, jak go po prostu tutaj cytat zrobił w konia, wypychając go po prostu przed tą kamerę i tłumacząc mu, że to on powinien to odczytać. No w każdym razie Anna Walentynowicz tego nigdy nie zaakceptowała i od tego momentu jakby następuje początek jej końca w tych oficjalnych strukturach Solidarności, bo prawda, od marca bydgoskiego, który był chyba 19 marca, do potem mamy porozumienie warszawskie 30 marca, 1 kwietnia jest wniosek o jej usunięcie z prezydium MKZ Gdańsk. Ale jeszcze jeden taki moment przy tej okazji, kiedy ona zaprotestowała przeciwko pogwałceniu zasad. On jest pewnie poza Trójmiastem, a nawet w Trójmieście mało znany. To jest historia pomnika poległych stoczniowców. Państwo ten pomnik możecie podziwiać. On mimo tego, że minęło już wiele lat od postawienia tego pomnika, wszystkie treści zawartych na tych trzech krzyżach się broni, nie ma żadnych, że tak powiem, dwuznacznych tak naprawdę treści tam wypisanych na tym pomniku, a on pierwotnie miał zupełnie inaczej wyglądać. O ile jego kształt miał wyglądać tak, jak wygląda teraz, to jego charakter, jego przesłanie miało wyglądać zupełnie inaczej. To nie miał być pomnik poległych stoczniowców. To w rozumieniu Lecha Wałęsy i jego ludzi, ale także władz partyjnych, miał być pomnik pojednania narodowego. W to również zaangażowani byli hierarchowie kościelni. I Anna Walentynowicz, która była jedną z czołowych działaczek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, ofiar grudnia 70 roku, co też w szczegółach opisuję w tej książce, po prostu wtargnęła na spotkanie w gabinecie wojewody, podczas którego do spotkania parafowano ostateczny kształt, czy umowę dotyczącą kształtu tego pomnika.
Jak to się miało, że tak powiem, przejawiać ten charakter pojednawczy tego pomnika? No ale tak, że na tym pomniku obok nazwisk ofiar grudnia 70 roku miały być nazwiska milicjantów, którzy w tej walce nierównej, jak Państwo wiecie, po prostu zginęli w grudniu 70 roku z rąk robotników, czy w wyniku jakichś ran postrzałowych. To są rzeczy nie do końca po prostu wyjaśnione, w jaki sposób na przykład jakiś tam milicjant został zastrzelony. No w każdym razie ona weszła na to spotkanie, na którym był wojewoda kołodziejski, pierwszy sekretarz partii w Gdańsku Tadeusz Wiszbach, przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Henryk Lenarciak, którego w sensie historycznym jako postać bardzo szanuję, lubię i poświęciłem mu jedną ze swoich książek, czy dedykowałem jedną ze swoich książek, właśnie odekowałem się tą drugą. Po prostu parafował to porozumienie o tym, że to ma być ten pomnik pojednania narodowego z tymi milicjantami na Trzech Krzyżach. No i ona weszła po prostu na to spotkanie, był jeszcze Ciosek, minister spraw związków zawodowych. Powiedziała, to co żeśmy panowie ustalili, to nieistotne. Ten pomnik będzie wyglądał inaczej. No i wszyscy zdębieli, po prostu patrzyli na nią jak na wariatkę. Ona powstała dwóch robotników ze Stoczni Gdańskiej. Mówi, co się tak gapicie po prostu? Nie ma tego, w ogóle nie ma. Oni mówią, ale już tutaj przyjeżdża przecież prymas, być może będzie właśnie prymas Wyszyński, hierarchowy, już biskup Kaczmarek, wszystko jest ustalone, kiedy jest odsłonięcie tego pomnika, tak nagle nie możemy po prostu zmieniać jego charakteru. Ona mówi, a to mnie nie obchodzi po prostu, tego pomnika w tym kształcie nie będzie. Ja powiem chłopakom, jakby to tam napiszecie, że tam skują te litery, a stocznia w ogóle zastrajkuje i będzie niezła afera. Po prostu, że stocznia strajkuje przeciwko pomnikowi, który wy chcecie odsłonić. Później znalazłem w jakimś pisemku Solidarności Gdańskiej, chyba stoczniowej, właśnie informację o tym, że pomnik będzie wyglądał właśnie tak i tak i nie będzie miał charakteru pojednawczego z komunistami. Ona oczywiście to uzasadniała tym, że no jak można się jednać z kimś, kto się tak naprawdę dalej do tej zbrodni grudniowej nie przyznał. A pan Kociołek, który był pierwszym sekretarzem KWPZPR w Gdańsku, jest członkiem biura politycznego, prawda, wciąż w 1981 roku. No i taka ona była po prostu. Ona miała niezwykłe wyczucie ważności pewnej chwili, wydarzeń, w których uczestniczyła i potrafiła po prostu jakby wbrew wszystkim, wbrew większości zaprotestować. To nie była osoba, która na przykład po sierpniu 80 roku uważała, że w każdej sprawie powinna się wypowiadać. Ona się wypowiadała tylko w sprawach, w których była przekonana, że ma rację i że no ktoś może opatrzność od niej żąda, żeby ona się po prostu w to zaangażowała. Taka była, no można by bardzo dużo o tym po prostu mówić, jak wyglądały te inne momenty w historii Polski, kiedy ona po prostu odegrała kluczową rolę, to jest, zwłaszcza myślę o sierpniu 80 roku. Bo jej rola w czasie sierpnia, można powiedzieć, jest rozłożona na kilka takich niezwykłych sekwencji. Dlatego ona została nazwana przez Krzysztofa Wyszczewskiego mniej więcej rok temu, podczas takiej pięknej podniosłej uroczystości, którą zorganizował w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński. To była 80. rocznica urodzin pani Ani. Podczas tej pięknej uroczystości Krzysztof Wyszczewski, płacząc, mówił do niej, ty jesteś Anią, Anną Solidarność. Dlatego on ją nazwał Anną Solidarność, a ja zrobiłem z tej wypowiedzi Krzysztofa Wyszczewskiego tytuł swojej książki, że nie tylko dlatego, że jakby w jej obronie stanęła stocznia, prawda? Tylko dlatego, że ona tak naprawdę uratowała, czy stworzyła strajk solidarnościowy 3 dni później, 16 sierpnia. Ten moment, kiedy ten strajk został położony i Lech Wałęsa ogłosił jego zakończenie i jak mówią robotnicy w wydanych zbiorowych pamiętnikach robotników na temat strajku sierpniowego, szli jak rzeka w kierunku bram stoczniowych, zadowoleni, że idą do domu. To jest sobota, 16 sierpnia. I ta skromna kobieta, zainspirowana przez Alinę Piekowską, która ją pociągnęła za rękaw,
pobiegła po prostu do bramy numer 2, zamknęła tą bramę, wzięła fugę i mówiła do tych robotników, że to jest zdrada, że teraz po prostu musimy